Kogo udało mi się zaprosić na dzisiejsze zajęcia? Już Wam wszystkich przedstawiam. Moi drodzy, oczywiście myślę, że znacie Damiana Mickiego, który prowadzi tutaj razem z nami powtórkę z chemii. Damian, oprócz tego, że jest naszym głównym prowadzącym powtórkę z chemii, jest też tutaj, pracuje, tak, w Państwowej Akademii Nauk, dobrze, bo ja zawsze mylę te twoje. Okay, dobrze, zawsze mylę te dwa skróty. No i oczywiście współpracuje z OKE Łódzkim i jak najbardziej pomaga też maturzystom na różnych forach w rozwiązywaniu i tłumaczeniu różnych zadań chemicznych. Kolejnym naszym gościem jest Paulina Kulpa. Jest to osoba, która jest autorką swojej własnej książki z arkuszami maturalnymi. Witam serdecznie, Paulino. Witam, dzień dobry. Oprócz tego Paulina jest też autorką zadań w podkarpackiej maturze próbnej na Politechnice Rzeszowskiej, prawda? Tak. Dobrze. No to więc jak sami widzicie, jeżeli chodzi o chemię, no to mamy osoby, które znają się na tych zadaniach z chemii, jak mało kto, i mam nadzieję, że na Wasze pytania udzielą odpowiedzi. Kolejną zaproszoną osobą jest Krystian Wdowiak. Krystian Wdowiak, tutaj mam nadzieję, że się już pojawia. Cześć Krystian, dobrze nas widzisz i słyszysz? Jest to student medycyny trzeciego roku, więc pewnie też pytania do niego się znajdą, jak to się studiuje, ale odnośnie zadań maturalnych, Krystian jest osobą, która rzeczywiście przekazuje treści biologiczno-chemiczne, która pomaga maturzystom w odwoływaniach się do tutaj arbitrażu, żeby jeszcze te swoje dodatkowe punkty w razie czego uzyskać i zdobyć, więc myślę, że też będzie miał tutaj kilka fajnych wiadomości Wam do przekazania, rad, na co należy zwracać uwagę właśnie podczas pisania takich odwołań. No i jeszcze zapraszam bardzo serdecznie, udało mi się zaprosić pana Marcina Borchałkę, który jest w sumie człowiekiem orkiestrą, jeżeli tutaj można tak powiedzieć. Przede wszystkim jest nauczycielem biologii. Okay. Gdzieś tu się mi pogłos mały ukradł, ale mam nadzieję, że zaraz zniknie. Moi drodzy, oprócz tego, że pan Marcin jest nauczycielem, wieloletnim nauczycielem biologii, to też jest egzaminatorem w OKE Kraków. Dodatkowo jest wykładowcą na Uniwersytecie Medycznym i tutaj tych przedmiotów wykłada dość dużo, ma kontakt ze studentami medycyny, ratownictwa, tak? Więc rzeczywiście witam bardzo serdecznie i bardzo dziękuję, że zgodził się Pan wziąć udział w tym naszym spotkaniu. No dobrze, moi drodzy, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, aby porozmawiać przede wszystkim na temat rozwiązywania zadań maturalnych, czyli tak, pod takim kontekstem merytorycznym chciałabym, żeby to dzisiejsze nasze spotkanie przebiegało, gdyż wiem, że pytacie, zadajecie pytania na różnych forach internetowych i też na te wasze pytania dostajecie odpowiedzi, ale te odpowiedzi nie zawsze są od osoby kompetentnej, która rzeczywiście zna się na temacie, więc myślę, że to nasze dzisiejsze spotkanie z gośćmi tutaj moimi pomoże w jakiś sposób zweryfikować, czy to, co już wiecie, co usłyszeliście, jest rzeczywiście zgodne z prawdą i możecie dalej bazować tutaj, jeżeli chodzi o wasze poczynania w kontekście rozwiązywania zadań maturalnych. Okej, moi drodzy, na sam początek naszych rozważań. Jak widzicie, mamy gości zarówno z biologii, jak i też z chemii i z jednego i z drugiego przedmiotu. Każdy z nas mógłby wyznaczyć takie problemy, z którymi borykają się maturzyści i które bardzo często pojawiają się z roku na rok i są nagminne. Co to są właśnie takie najczęściej przejawiające się problemy maturzystów? Pod kątem tej drugiej strony, czyli osób, które to sprawdzają, a jeżeli wy macie jakieś swoje konkretne problemy, z czym wy sobie nie radzicie, to też od razu dawajcie, piszcie tutaj, z czym wy macie problem, to może uda nam się jeszcze w międzyczasie tutaj
coś Wam poradzić. Dobra, no to co, to może zaczniemy od takich typowych problemów chemicznych, co? Myślę, że my, Paulina, jesteśmy tutaj trochę w mniejszym składzie, to dziewczyny wybiją się naprzód, więc może Paulina, co Ty ze swojej strony zauważyłaś, jeżeli chodzi pod kątem takich problemów? Z czym się maturzyści borykają, co? Pod kątem chemii oni mają trzy największe problemy. Jeden chyba z biologią będzie wspólny, czyli na pewno się z tym zgodzisz, czyli czytanie ze zrozumieniem, także to pewnie się pojawi bardzo dużo na ten temat dzisiaj się pojawi. Chemia też wbrew pozorom duże problemy sprawiają uczniom udzielanie odpowiedzi typu uzasadnij. Wy na biologii bardzo dużo ćwiczycie tego typu zadań, ale na chemii też jest to ostatnio bardzo duży problem. I w uzasadnieniach, mimo że uczniowie często piszą prawdę, to nie udzielają odpowiedzi na pytanie. I to jest problem i później się odwołują, nauczyciele stwierdzą, że napisali prawdę, ale nie udzielili odpowiedzi na pytanie. No i też właśnie zadania rachunkowe. Czy zadania rachunkowe to wiadomo taka bolączka, czyli uczniowie mówią, że ja się nigdy nie nauczę obliczeniówek, a to chyba wynika z tego, że szukają takiego jednego klucza, jednego aparatu i chcą tym jednym aparatem rozwiązać wszystkie zadania na przykład ze stężeń, że nie szukają takiego powiązania chemicznego z matematycznym i szukają jednego wyuczonego aparatu, a tak się po prostu nie da. Czyli trzeba te zadania rachunkowe rozwiązywać ze zrozumieniem, czyli nie zadowolić się tym, że wynik jest poprawny, tylko zastanowić się, czy miało się sposób i pomysł na to zadanie, bo bardzo często też pewnie Damian się zgodzi, uczniowie wykonują masę proporcji, one są prawidłowe, ale one nie prowadzą do odpowiedniego wyniku. Nie ma wtedy po prostu pomysłu na to rozwiązanie. Czyli po prostu tutaj widzisz problem przede wszystkim z przełożeniem tej wiedzy teoretycznej w zastosowaniach rachunkowych, tak? Bo mniej więcej metodę kojarzymy, coś tam umiemy, ale jak mamy konkretny problem do zrobienia, tak, do przeanalizowania i zapisania go, jak z niego wybrnąć, to już jest tutaj. To już się problem pojawia. My, Marcin, chyba też u siebie mamy z biologii to samo, nie? Krystian, też się pewnie zgodzisz, że głównym problemem u nas, u maturzystów, którzy zdają maturę z biologii, to jest czytanie ze zrozumieniem. Tutaj chyba cała nasza piątka powie jak najbardziej, że to jest tak. No i udzielanie konkretnych informacji na konkretne pytania. Marcin, jak to wygląda pod kątem tego, jak już sprawdzasz pracę, czy to się potwierdza? Tak, zdecydowanie to jest największy problem. No myślę, że zasadniczą sprawą jest przeczytanie pytania ze zrozumieniem, wyłapanie z tego pytania tego, co powinniśmy udzielić, jaką odpowiedź powinniśmy udzielić, czy powinniśmy się odwołać do tkanki, czy tylko do jednej komórki, budowy komórkowej, fizjologii. I tego często brakuje, zwłaszcza w tych zadaniach, których uczniowie bardzo nie lubią, czyli wyjaśnij, podaj ten ciąg przyczynowo-skutkowy i mnie się wydaje, że często uczniowie po prostu zostawiają te zadania na koniec albo w ogóle ich nie ruszają, bo się po prostu boją. A co zrobić, żeby się tego nie bać? No bo wiadomo, że w każdym z tych naszych dziedzin znajdziemy coś takiego, że no można bardziej przybliżyć się do tego zadania. Ja też na swoich zajęciach jak najbardziej i zresztą tutaj wydaje mi się, że na naszym czasie zaraz się to też pojawi, jaki czasownik operacyjny sprawia Wam największy problem? Z którym sobie nie radzicie, moi drodzy? Dajcie znać. Czy rzeczywiście to, co my mówimy, co my tutaj przewidujemy, jest zgodne z Waszymi problemami? Jeżeli chodzi, z moich spostrzeżeń wynika, że maturzyści mają właśnie duży problem z czasownikiem operacyjnym wyjaśnij i wykaż. To są dwie rzeczy, które są bolączką większości maturzystów. Co? Marcin, jak to jest? Jeżeli chodzi o takie główne problemy, to faktycznie wykaż związek między budową albo czynnością a jakimś przystosowaniem. I tu jest często masę różnych takich błędnych informacji, które krążą gdzieś w sieci, typu brak jakiejś struktury, brak jakiegoś elementu na przykład nie może być ujęty na maturze. To nie jest prawda. Możemy napisać, że brak jakiegoś elementu jest przystosowaniem do lotu, do pełnienia jakiejś określonej funkcji, ale zawsze zależy to od sformułowania zadania. To tam leży właściwie cała informacja, czy będziemy mogli użyć tej informacji, czy też nie. No właśnie, a Krystian, a ty na co zwróciłeś uwagę, jeżeli pomagasz w rozwiązywaniu, znaczy w pisaniu odwołań, to przy których czasownikach
jest ten największy problem? Co, a w ogóle, gdzie ty widzisz problem maturzystów? No bo do ciebie się zgłaszają osoby już po napisaniu tej maturzy, po uzyskaniu tego wyniku, no i później chcą jeszcze trochę ten wynik podnieść. Jak to wygląda z twoich obserwacji? Raczej nie będzie zaskoczeniem, jak powiem, że są to zadania typu wyjaśnij, bo rzeczywiście nawet w każdym informatorze później, jak zostają podsumowane wyniki matur, to rzeczywiście takie zadania zawsze wypadają najgorzej. I wynika to w sumie z wielu przyczyn, chociażby też z straszenia tymi zadaniami, bo też nastawienie do takich rzeczy dużo boi, bo dużo robi, bo on jak maturzysta zobaczy taki rodzaj zadania, to też od razu już jest na niego negatywnie nastawiony. I też taka rzecz rzeczywiście wpływa na taki, że tak powiem, gorszy tok rozumowania w takim przypadku. Warto też się na pewno zapoznać z czasownikami operacyjnymi, bo mogę też powiedzieć, że są problemy w drugą stronę. W zadaniach typu wymień maturzyści na przykład się rozpisują za bardzo i może czasem i tak dostaną ten punkt, bo tam napiszą coś dobrze, ale z drugiej strony to jest strata czasu i tak naprawdę to jest kolejna możliwość do utraty punktu, bo można coś głupiego napisać po prostu, dopisując coś nadmiarowo. No właśnie, to też jest taka cecha charakterystyczna, że młodzi ludzie, maturzyści lubią się wykazać swoją wiedzą, a nie udzielają konkretnej odpowiedzi na konkretnie zadane polecenia. Damian, a jak to wygląda rzeczywiście pod względem chemii? No bo u nas to bolączka jest wyjaśnij i wykaż, co też potwierdzają nasi tutaj uczestnicy spotkania, że wyjaśnij, wykaż, to się gdzieś tutaj powiela w tych odpowiedziach osób, które nas oglądają. A jak to wygląda z chemią? No bo tam czasowniki operacyjne, owszem, odgrywają rolę, ale chyba trochę mniej znaczną niż u nas. To, co tutaj wszyscy powiedzieli, to jest czytanie ze zrozumieniem. Czyli jeszcze raz to potwierdzamy. Tak, bo ja na przykład widziałem taką sytuację, że ja to mówię podczas swoich lekcji, jako kilka takich przykładów, z którymi się miałem okazję spotkać, że w zadaniu chodziło o to, żeby określić efekt energetyczny reakcji. Odpowiedź była, że jest egzotermiczna. Ktoś napisał endotermiczna i próbował się od tego odwołać, chociaż odpowiedź była błędna. Że w zadaniach maturalnych są wykorzystywane te same schematy, jeżeli sobie przejrzeć arkusze. Na przykład taki arkusz pewnej reakcji, znaczy taki szablon pewnej reakcji, to się już pojawił przynajmniej dwa razy, ale zadanie do tego jest inne. No właśnie, o to chodzi. Więc to się zdarza, więc to, że było coś podobnie wygląda, nie znaczy, że to jest takie samo zadanie, że jest polecenie takie same, więc stres robi swoje, ale też dwa, no czytanie ze zrozumieniem, o co chodzi w zadaniu. Ja to na przykład też podkreślam na lekcjach, żeby jak się już napisze nawet rozwiązanie, to wziąć, przeczytać jeszcze raz odpowiedź i sprawdzić to, co policzyliśmy, napisaliśmy, to jest odpowiedź na pytanie przede wszystkim. Moi drodzy, czyli wynika z tego, że to, co my możemy wam tutaj, drodzy maturzyści, poradzić, to fakt, żebyście zawsze czytali uważnie. Nie dość, że teksty źródłowe, które macie w tekście źródłowym, to jest raz, dwa polecenia. I dobrą metodą, i myślę, że tutaj Marcin potwierdzi, że nikt za to punktów nie odejmuje, jeżeli sobie maturzysta podkreśla, mam zrobić to i to. I też myślę, że tutaj Marcin też i Krystian też potwierdzą, że ważne jest, żeby skupić się, jeżeli czytamy polecenia, to zastanowić się, czy mamy wykonać jedną czynność, czy mamy wykonać dwie czynności, no nie? Bo w biologii i w chemii też zauważam, jak przeglądam zadania, to tak czasem się coś takiego pojawia, że są zadania, kiedy musimy zrobić jedną rzecz, wyjaśnić, a później i koniec, a czasami musimy coś jeszcze uargumentować. I tam jest takie charakterystyczne słowo i. Jak jest i, to na to i trzeba zwracać uwagę, prawda? Ja myślę, że w ogóle to przeczytanie zadania to jest naprawdę, można poświęcić na to więcej czasu, żeby sobie rozpisać, ponumerować na przykład. Muszę zrobić to, to i tamto, prawda? Żeby o tym nie zapomnieć. Mogę sobie napisać w brudnopisie na przykład rozwiązanie i przeczytać je. Czy ja odpowiedziałem na to pytanie? Czego oni ode mnie chcą tak naprawdę? Myślę, że też ważną rzeczą jest to, że więcej nie znaczy lepiej. Czasami uczniowie piszą dużo, dużo i fajnie piszą. I czasami coś dopiszą w nawiasie, jakieś jedno stwierdzenie, które jest zaprzeczeniem tego, co wcześniej było, a było dobrze. I to pokazuje niezrozumienie tematu i my to zerujemy.
No właśnie, to jest to, co też chyba powtarzamy, że czasem mniej znaczy więcej, bo ta matura w ogóle jest tak skonstruowana, i tu chemia, i biologia, i chyba większość przedmiotów ścisłych, że wszyscy, co konstruują te zadania, chcą od was dowiedzieć się, jak wy rozumiecie dane pojęcia, czy umiecie zastosować swoją wiedzę w konkretnych sytuacjach. A przeczytanie całego podręcznika, wyuczenie się książki na pamięć, nic tak naprawdę wam nie da, jeżeli tych treści nie zrozumiecie i nie będziecie potrafili przełożyć ich bezpośrednio w wasze konkretne odpowiedzi. No dobra, to ja mam jeszcze takie jedno pytanie odnośnie może tego. Jeszcze, mógłbym jeszcze coś wtrącić? No, pewnie, Krystian. Odnośnie poleceń, to też trzeba na pewno zwrócić uwagę na to, żeby te polecenia były czytane w całości, bo bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, że maturzysta przerywa sobie czytać polecenie w takim momencie, że tak nazwę, czasownika aktywnego, czyli na przykład w chemii napisz reakcję i potem jak już sobie to maturzysta przeczyta, no to on pisze sobie tą reakcję. Tam sobie ją napisze, zbilansuje, wszystko jest dobrze, a tam ostatecznie było na przykład napisane, że ta reakcja ma być napisana zapisem jonowym skróconym. I później zadanie jest dobre, ale punktów nie ma. I tak samo jest w biologii, że na przykład przeczyta sobie, wyjaśni działanie jakiegoś tam procesu i sobie napisze, tam rozpisze sobie ładnie, wszystko super, tylko że w poleceniu jest jeszcze napisane uwzględnij coś tam. Tego już tam nie ma i to też jest bardzo częste. Także polecenie najlepiej sobie przeczytać w całości, na początku, bo później, jeżeli już się zacznie coś robić, to zazwyczaj już się do tego nie wraca, bo się skupi bardziej na pisaniu odpowiedzi na to, co już sobie przeczytaliśmy, niż po prostu całościowo patrzeć na tę sytuację. Mhm. Paulina, też coś. O, dobra. Tak, najpierw tak. Paulina, później Marcin. Dobra, Paulina, też to zauważyłaś, jeżeli chodzi o chemię? Też to, tak, że uczniowie nie czytają, czy to jest reakcja cząsteczkowa, czy to ma być reakcja w formie jonowej, czy jonowej skróconej, ale też mam taką jeszcze inną uwagę, że uczniowie bardzo często nie sprawdzają wyników, które im wyszły. Czyli jeżeli zdający obliczył zawartość tlenku wapnia w mieszaninie i ona wyszła mu 123%, no to chyba już na tym etapie trzeba się zastanowić, czy to zadanie nie należy go rozwiązać jeszcze raz. No ja też nie wiem na przykład skąd wynika, że ktoś zostawił taki wynik, być może komuś brakło czasu i na przykład wiedział, że to jest bez sensu i że na pewno nie dostanie za to punktów, ale podejrzewam, że jeżeli ktoś by się zorientował, to by go skreślił i podjął jeszcze jedną próbę rozwiązania w trudnopisie. Czyli też no, trzeba zobaczyć, czy to, co się policzyło, w ogóle ma sens. Można też wpisywać działanie w kalkulator i pokazuje się jakaś liczba z kosmosu. Ja sama przecież mi się też zdarza wpisywać jakieś działanie w kalkulator i widzę, że popełniłam jakiś błąd, muszę to policzyć jeszcze raz. I myślę, że uczniowie nie zwracają na to uwagi, tylko tak przepisują z kalkulatora i nie zastanawiają się nad wynikiem końcowym, czy to ma sens to co otrzymali. Czyli na to też należy zwracać uwagę. Dobra, Marcin, też Marcin coś chciał powiedzieć i nagleśmy go zakrzykczeli. Tak, ja chciałem powiedzieć, że konkrety. Na maturze oczekują od nas konkretów, prawda? Uczniowie niestety czasami fajnie piszą i dobrze i używają magicznego słowa, że jakiś stosunek, jakaś właściwość jest korzystna. No i my nie wiemy, do czego jest korzystna, jak to zinterpretować na przykład. W tym momencie też warto, żeby się odwoływać do konkretnych zadań, prawda? Czyli jak mamy jakiś wykres czy jakieś dane dotyczące wybranych pierwiastków, wybranych gatunków, to my też w odpowiedzi uwzględniamy, że to doświadczenie było robione czy przeprowadzane na danym gatunku roślin. Analizowaliśmy wybrane mikroelementy, ale nie wszystkie. To często jest dość duży problem, bo pięknie jest napisane pytanie badawcze, tylko brakuje nam, że to było przeprowadzone u rzodkiewnika na przykład. Mm-hmm. No właśnie, a wy moi drodzy, gdzie złapaliście się na waszych błędach? Dajcie znać. Dzięki temu też, oprócz tego, że będziemy wiedzieć, na czym mamy się skupić my później, kiedy wam będziemy coś tłumaczyć, i oczywiście też będziemy wiedzieć, czy rzeczywiście jest dalej z danym zagadnieniem jest dalej problem, bo wiemy, że z roku na rok pewne zagadnienia się ucierają i są coraz mocniej tłumaczone i dzięki temu można tutaj jak najbardziej sobie pewne techniki wyrobić. Moi drodzy, tutaj sprawdzam wasze pytania. Pojawiły się konkretne pytania i teraz tak, do pana Marcina mam pytanie, jako do egzaminatora. Czy można pisać poza wyznaczonymi liniami? I teraz tak, czy ten w tym brudnym pisie można pisać, czy można pisać po tekście, czy to wszystko nie spowoduje, że gdzieś tam ten nasz maturzysta straci punkt.
czy jest to w ogóle możliwe, tak? Tak, oczywiście. Jeszcze tak, jeżeli ktoś napisze, pomylił się, skreśli wszystko i nie ma miejsca, gdzie ma napisać poprawną odpowiedź, to co może w takiej sytuacji zrobić? No więc tak, można pisać na arkuszu maturalnym, jeżeli tylko nie nabaźmy w taki sposób, że nie jesteśmy w stanie się my jako egzaminatorzy odczytać, no to nie ma znaczenia tak naprawdę. Jeżeli odpowiedzieliśmy na pytanie i stwierdziliśmy, że to jest błąd tak naprawdę, przekreślamy sobie naszą odpowiedź, dajemy jakąś informację, że odpowiedź do tego zadania znajduje się w brudnopisie, my zaznaczamy, że to jest odpowiedź do zadania piątego i zostanie to sprawdzone. Mhm. Czyli w brudnopisie jak najbardziej też można pisać, tylko musi być, zwróćcie uwagę, konkretna adnotacja. Z chemią chyba wygląda podobnie. Jeżeli ktoś na mas gra, powiedzmy sobie, całą stronę równa, nie okaże się, że są do niczego, bo się sprawdziło, że wynik wyszedł, tak jak tutaj Paulina mówiła, że z kosmosu, no to można sobie jeszcze poradzić z tymi dodatkowymi elementami w brudnopisie. A jeszcze jedno zadam pytanie, takie już też bardzo techniczne. Panie Marcinie, tutaj czytam Panie Marcinie, czy można prosić o dodatkową kartkę, jeżeli zabraknie miejsca w brudnopisie? Nie, niestety nie. Niestety nie można od komisji tutaj. Nie mogą takiego dać na maturze. Myślę, że też taka warta uwagi jest sprawa, czasami uczeń przemyci na przykład jakiś kolorowy długopis i chce, żeby było ładniej, żeby egzaminator widział, że jest dobrze policzone. To niestety jest podstawą do unieważnienia takiej matury. Mhm. Czyli kolorowych długopisów, żadnych ołówków na maturze mieć nie wolno. Na chemii też nie wolno mieć ołówków ani żadnych innych kolorowych długopisów? Też, ale ja jeszcze chciałem się odnieść do tego pytania o to, czy można wykraczać poza ramki. Mhm. Mieliśmy też rok temu taką kursantkę, Natalię, z którą mogę zresztą pozdrowić, jeżeli nas teraz ogląda. Dzisiaj szczęśliwą studentkę Wydziału Lekarskiego, ale do czego zmierzam? Do tego, że ona pisała strasznie szeroko i żadne zadanie, które jej sprawdzałem, nie mieściło się w ramce, a maturę napisała bardzo dobrze. No więc chyba jej nie obcięli punktów, przez to przecież nawet te linie, które tam, czy kropki, które miejsce, które tam, prawda, na jakieś uzasadnienie i tak dalej, zawsze pisała pod, z boku i tak dalej, a maturę napisała bardzo dobrze, no bo przecież nie jest oceniane to, czy my piszemy kaligraficznie, tylko przyudzieliliśmy odpowiedzi na pytanie, więc jak ja sobie coś tam w tekście podkreślę, no to jest chyba moja sprawa, jak ja dochodzę do odpowiedzi, a nie to, co ja w trakcie zrobię. To ma być logiczne, jest oceniany sposób dojścia do odpowiedzi, a nie to, kto tam sobie coś pomocniczo jeszcze, że tak powiem, napisze, albo czy się zmieści w ramce, bo tu no chyba, że ktoś tak pisze, że się nie da tego odczytać, no to już wiadomo, że wtedy jest trochę inna sytuacja, ale jeżeli ktoś pisze na przykład szeroko i się nie zmieści, no to przecież dlaczego mamy go za to, że tak powiem, karać za to, że rozwiązał dobrze, ale nie zmieścił się na przykład w ramce, albo w tych liniach, prawda, tych wykropkowanych. To jeszcze jedna rzecz przy okazji chemii, bo na chemii jak najbardziej kalkulator się przydaje. Na biologii chyba można mieć kalkulator z tych informatorów jak najbardziej, że taki typowo prosty, no bo zresztą są zadania z genetyki czasami albo z jakichś innych obliczeń, tak, tutaj z genetyki populacji, więc musowo dobrze jest go mieć po prostu, ten kalkulator ułatwi nam życie i szybciej zrobimy te zadania. No a z chemii kalkulator prosty, tak, z tego co pamiętam. Dobrze byłoby jeszcze jeden temat poruszyć, bo co się pisze na maturze, co jak mam napisać na maturze i jak mam się wstrzelić w magiczny klucz. To moi drodzy, przejdźmy do tego magicznego klucza. On istnieje, ktoś z was go widział, czy ktoś go w ogóle dostał kiedykolwiek? Paulina, chwila, ja cię muszę trochę, Damian, przystopować. Dajmy wypowiedzieć się też inny. No Paulina. Ja tylko słyszałam i nigdy nie widziałam, więc... Więc no powiedzmy, że go nie ma. No, jeżeli go nikt nie widział, no to chyba ten klucz nie istnieje. Zresztą może trzeba by się było zastanowić, dlaczego na samym początku jest publikowany tylko arkusz, a proponowany model odpowiedzi jest publikowany dużo, dużo później. Przecież nikt przed nami nie ukrywa tej wiedzy. Tutaj już można by było się zastanowić, że przecież ten proponowany model w takim układzie uwzględnia jakieś wstępne odpowiedzi uczniów, który jest wielokrotnie też weryfikowany, więc przystańmy, porzućmy ten klucz maturalny, coś, czego po prostu nie ma. Mm-hmm.
Krystian, ty widziałeś ten klucz taki, wiesz, no bo w sumie ty się odwołujesz do tego później, do tego klucza, nie? No bo musisz do czegoś, od tego się odwoływać. Widziałeś ten klucz? Jeżeli chodzi o pojęcie tego klucza, to wynika z takiego nie do końca zrozumienia, w jaki sposób oceniane są matury. To też może wynikać z tego, że nauczyciele też tak dużo, no wielu nauczycieli tak mówi swoim uczniom. Bo jeżeli otworzymy sobie schemat oceniania, to mamy tam napisane przykładowe odpowiedzi i większość osób na tym sobie kończy. I stąd wynika takie błędne przekonanie, że trzeba napisać dokładnie to, co jest tam. Mało kto patrzy sobie, że wyżej jest napisane za odpowiedź uwzględniającą mechanizm i tak dalej, przyznaje się jeden punkt. Z tego właśnie, co jest tam napisane, wynika, że nie jest oceniane to, co jest jakieś konkretne stwierdzenie, tylko po prostu poprawność odpowiedzi. Każda poprawna odpowiedź będzie poprawna. Tak, jeżeli jest poprawna, no to Marcin, no to teraz idziemy do ciebie. No ty dostajesz ten ponoć klucz, to czy go masz zawsze ten klucz? To nie jest klucz, jak my sobie tam wyobrażamy. Są to zasady oceniania zadań maturalnych, ja je mam. Każdy z nas dostaje na samym początku, zanim zaczynamy poprawiać maturę, no bo na czymś musimy pracować, prawda? Jakieś wytyczne mamy i faktycznie, jak Krystian wspominał, to nie jest tak, że jak mamy proponowaną poprawną odpowiedź i one są na przykład 3 czy 4, to tylko te się liczą. To jest tylko dla nas pomoc, żeby wyłapać te najbardziej typowe odpowiedzi, które są spodziewane i które wymyślił sobie autor zadania. Natomiast muszę powiedzieć, że ten klucz ewoluuje. On się zmienia tak naprawdę, bo odpowiedzi uczniów nas zaskakują. Autor zadania nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego, co wymyśli uczeń. I to jest ten powód, dlaczego ten klucz jest też pokazywany troszkę później, prawda? Bo on się często zasadniczo różni od tego, który my dostaliśmy pierwszego dnia poprawiania matur, od tego, który ostatecznie mamy tego ostatniego dnia. Mhm. Czyli rzeczywiście jest dostosowywany do tego, co obecnie, w jaki sposób maturzyści też udzielają odpowiedzi, prawda? No bo powiedzmy sobie szczerze, no, egzaminatorów jest kilkaset powiedzmy, a uczniów, załóżmy z biologii, jest około 55 tysięcy co roku i każdy z tych uczniów ma innego nauczyciela, każdy ma dostęp do innej książki i może w inny sposób ujmować te same wiadomości. I wydaje się właśnie logiczne, że taki schemat punktowania ostateczny, który my widzimy już, jak pewnie te prace nad rozwiązywaniem, nad sprawdzaniem są już na bardzo zaawansowanym poziomie, dopiero otrzymujemy. Zresztą zwróćcie uwagę, że to nie jest klucz, bo gdyby to był klucz, to byłoby zapisane, że to jest klucz. To jest tylko schemat punktowania i oceniania, tak? Gdzie i tutaj też Krystian zwrócił bardzo ważną uwagę, że zwracajmy uwagę na to, co, za co są propozycje, znaczy propozycje, za co dana osoba otrzymuje punkt. Moi drodzy, na naszym czacie. Dosłownie jedno zdanie. Te odpowiedzi, które my widzimy, one są często takie no, niestandardowe i my mamy takie forum dla egzaminatorów i w trakcie trwania egzaminu nietypowe odpowiedzi wrzucane są przez przewodniczącego, który nad nami czuwa i one są komentowane, decydowane i w Warszawie, w Centralnej Komisji inni egzaminatorzy decydują ostatecznie, czy uznajemy taką odpowiedź, czy nie. I czasami się zdarza, że do jakiejś tam odpowiedzi wracamy, do jakiegoś zadania jednak wracamy, bo wypowiedział się jakiś ekspert dotyczący jakiejś dziedziny biologii na przykład, no i trochę nam to rozjaśnił nasz tok myślenia. No my też nie jesteśmy specjalistami z każdej dziedziny biologii, więc no czasami też musimy się wspomagać kolegami, którzy nas sprawdzają. Tak, i którzy mogą mieć troszeczkę odmienną wiedzę na dany temat. Tutaj w międzyczasie też padają już konkretne pytania. Moi drodzy, zarówno z biologii, jak i z chemii arkusz jest skonstruowany według odpowiednich zasad. I jest takie pytanie, na przykład od Oliwii. Od czego tak naprawdę trzeba, na co należy zwrócić uwagę podczas przygotowywania się, czyli takie przewidywania, które zagadnienia najczęściej pojawiają się na maturach. Paulina, Damian, jak to wygląda z chemii?
na czym powinny się skupić. Chciałem wrócić do tej sprawy klucza, to tak już króciutko, bo chciałem w sumie zacząć tak, jak zaczęła Paulina, że przecież gdyby ten klucz istniał, że tak powiem, z góry już taki ostateczny, to przecież byłby publikowany o 14 tego samego dnia, jak się kończą matury, razem z Arkuszem. Pisalibyśmy na niego, prawda? No. A nie jest. To też tutaj, żeby nie wyjawiać, że tak powiem, pewnych rzeczy, których nie powinienem, ale generalnie to jest, pewne rzeczy są ustalane właśnie na podstawie przeglądu iluś prac właśnie osób, które zdają tę maturę, a nie tylko wszelakich odpowiedzi, których autorzy zadań na przykład sobie wymyślili, że na przykład tak, albo żeby policzyć metodą na przykład taką, no bo do jednego zadania można wymyślić na przykład do obliczeniowych ileś ścieżek, że tak powiem, myślowych, żeby dojść do wyniku, i klucz nie musi uwzględniać wszystkich. Ważne, żeby to było logiczne w rozwiązaniu, a nie, chociaż zdarza się, że i wynik wychodzi podobny, a jest po prostu zadanie źle. Natomiast generalnie nie ma jakiejś tam żadnej wielkiej, no, tajemniczego klucza, który trzeba się wstrzelić. Trzeba po prostu umieć znać pewne pojęcie, czytać ze zrozumieniem przede wszystkim. To, o co nas proszą, a nie szukać jakichś magicznych sposobów, bo po prostu liczy się to, czy ja rozumiem, czy umiem, a matura sprawdza właśnie, czy ja rozumiem i czy umiem. Dobra, Paulina, przejdźmy do pytania. No. Proszę, proszę. Mamy jeszcze taką funkcję i taką osobę, która jest weryfikatorem, czyli my jak sprawdzamy matury, my już uznaliśmy, przyznaliśmy punkty, oddajemy te matury, i z każdej paczki, którą mamy, weryfikator sobie wybiera kilka prac i on je sam jeszcze raz ocenia. I jeżeli się nie zgadza, no to wtedy dyskutujemy. Więc no, może się zdarzyć, że jedna matura jest sprawdzana kilka razy. Mm-hmm. Dobra, Paulina, w końcu możesz powiedzieć, na co... Tak, przypomnij mi pytanie. Już ci mówię. Chodzi o to, na jakie konkretnie tematy powinni się maturzyści z chemii skupić, które najczęściej na podstawie wcześniejszych lat po prostu się pojawiały, żeby przypuszczalnie stwierdzić, że jak się tego nauczą, no to powiedzmy sobie w miarę okej napiszą tą maturę z chemii. Co się pojawia? W obecnych arkuszach tak naprawdę ciężko jest cokolwiek przewidzieć, bo to jest bardziej wiedza twórcza, a nie odtwórcza. Czyli tutaj już wyuczone schematy nas po prostu będą zawodzić. W ostatnich latach bardzo dużo zadań na maturze kręci się wokół chemii roztworów wodnych. Wzdłuż i wszerz są zadania bardzo takie, które później na grupach na Facebooku wiele pytań przez wiele miesięcy o nie jest zadawanych. W ostatnich latach, tak mam na myśli tutaj 2-3 lata, bo ta matura faktycznie przez ostatnie 2-3 lata się dość zmieniła, było bardzo mało chemii fizycznej, kinetyki, więc może w końcu CKE powróci do kinetyki i troszeczkę odpuści na przykład roztwory wodne, chociaż tych roztworów wodnych naprawdę jest bardzo, bardzo dużo, i hydroliza, i bufory z tekstami. Sporo jest naprawdę tej chemii roztworów wodnych. Dobrze, moi drodzy, a jeszcze tutaj takie dostaliśmy pytanie od Karoliny Banaś. Czy trzeba stosować profesjonalnie jakieś super skomplikowane pojęcia, czy można pisać takim ludzkim językiem, w taki ludzki sposób, jeżeli chodzi o wyjaśnianie pewnych zjawisk? Myślę, że tutaj Marcin i Krystian będą mieć do powierzchni, jeżeli chodzi o odpowiedź. Marcin, jak to jest? Czy taki ludzki język objaśniający w sposób, wiecie, łopatologiczny, coś przejdzie czy nie przejdzie? A to zależy. Co ktoś ma na myśli, mówiąc łopatologiczny język? Jeżeli ja jako egzaminator, czytając wypowiedź, wiem, o co temu uczniowi chodzi, rozumiem jego wypowiedź, to oczywiście uznaję taką odpowiedź. Czasami jest tak, że uczeń ma podać w naszym założeniu, nie wiem, definicję dryfu genetycznego, ale on absolutnie tego pojęcia nie wprowadzi w swojej odpowiedzi, natomiast opisze nam ładnie, na czym ten dryf genetyczny polega, i też jest dobrze tak naprawdę. Więc myślę, że jeżeli tylko nie pojawi się jakiś błąd merytoryczny, to tak naprawdę jest coś takiego jak no takie stwierdzenie, że ci uczniowie no mają taką nieporadność językową. I czasami się trochę śmiejemy i czytamy sobie taką odpowiedź, myślę, aha, o to mu chodziło, no ale nie wiedział, jak to nazwać. Mm-hmm. Mm-hmm. Czyli jak najbardziej
tłumacząc prostym językiem, skomplikowane problemy również można jak najbardziej uzyskać, no wiadomo, w określonych sytuacjach, no bo jeżeli z założenia polecenie wymaga podania określonej nazwy, no to wiadomo, że tutaj się nie rozpiszemy. Krystian, też coś takiego możesz ze swojej strony powiedzieć? Tak, jak najbardziej się zgadzam z tym wszystkim. Poza tym dodałbym jeszcze, że zauważyłem na przykład, że bardzo często próba jakiegoś takiego bardziej profesjonalnego odpowiadania prowadzi tak naprawdę do błędów, bo maturzyści się zaczynają gubić i tak naprawdę większość odpowiedzi pisanych tak mniej profesjonalnie, jak to zostało w pytaniu określone, byłaby uznana, a te takie próbki, przeróbki tego na jakąś bardziej profesjonalną zazwyczaj po prostu nie wychodzą. No bo nie mają jeszcze maturzyści, szczegóły po prostu można się pomylić, bo maturzyści też mają pewien ograniczony zakres wiedzy. A no właśnie, a jak już jesteśmy tutaj, to czy też nawiązując do któregoś z wcześniejszych pytań, które się pojawiło na naszym tutaj czacie, czy warto doczytywać informacje z jakichś książek akademickich i później argumentować tymi przykładami, gdzie są przeczytane w tych podręcznikach akademickich, czy skupić się na tych podręcznikach dedykowanych właśnie do liceum, czy rzeczywiście każdy maturzysta, który chce napisać bardzo dobrze maturę, musi sięgać po wiedzę akademicką. I tutaj pytanie Paulina, ty też na bieżąco uczysz razem tutaj z Damianem dzieciaki i pewnie też takich pytań dostajecie mnóstwo i jak wy na to, jak na to patrzycie? Wiadomo, że są zagadnienia, gdzie dobrze by było pewne rzeczy zobaczyć, ale czy wszystkie rzeczywiście? Czy wszystkie? No, nie wydaje mi się. Ja wiem, że uczniowie sięgają po Bielańskiego, nawet McMurrego, ale nie wiem, czy podręczniki akademickie dla przeciętnego ucznia nie są w stanie wyrządzić też tak naprawdę w pewnym momencie krzywdy. Uczeń bardzo dobry, myślę, że tak, niech sięga po podręczniki akademickie, ale jeżeli ma pewność, że on rozumie, co czyta i później nie namiesza sam sobie w głowie, bo jeżeli sam nie rozumie jeszcze na podstawowym poziomie, a sięgnie od razu do czegoś wyżej, to niekoniecznie wyjdzie mu to, niekoniecznie będzie to dla niego korzystne. No właśnie. Marcin, a jak z twojego punktu widzenia ta sytuacja wygląda? Czy rzeczywiście zauważyłeś w swoich tych pracach, które też sprawdzasz, to, że czytanie i pisanie bezpośrednio jota w jotę to, co było, znajdowało się w jakimś tam podręczniku akademickim, potrafi przysporzyć więcej problemów takiemu maturzyście, czy rzeczywiście ułatwia mu drogę na zdobycie tego punktu? Jak to wygląda? Myślę, że utrudnia. No, ten język akademicki jest bardzo specyficzny. Biologia ma trudną terminologię, bardzo specyficzną terminologię i uczniowie często nie do końca na poziomie liceum są w stanie te drobne różnice wyłapać. I może się okazać, że mamy problem wtedy z taką nomenklaturą. Ja myślę, że taką podstawą to oczywiście są podręczniki i myślę coś, co jest też bardzo ważne, to jest informator maturalny, ten zbiór zadań publikowany przez Centralną Komisję, żeby sobie sprawdzić, przeczytać, przećwiczyć. Bardzo ważne jest też przerobienie matur, które były wcześniej, razem z komentarzem, z sprawozdaniem z danej matury. To jest bardzo fajny dokument, do którego nauczyciele już nie sięgają. Sprawozdanie z wcześniejszej matury. Jakie odpowiedzi były uznawane? Dlaczego innych nie uznawaliśmy? No właśnie, a to wszystkie dokumenty znajdują się na stronie CK i warto prześledzić sobie wszystko, co tam się znajduje na tych stronach, żeby być pewnym tego, co nam wolno, co nie wolno i do czego może się tutaj odnosić. Ja też podglądam ten czat i tak czekałam na kilka pytań, których byłam pewna, że zaraz ktoś tutaj zada i rzeczywiście się pojawiły. Moi drodzy, co z tą energią? Co z tą nieszczęsną energią? Takie pytanie padło, jeżeli chodzi o to, czy można ją pisać, że ona się wytwarza, czy bardziej jakichś innych określeń używać. Myślę, że to jest temat wałkowany wielokrotnie, ale myślę, że warto powtórzyć. Co z tą energią? Jeżeli chodzi o pojęcia stosowane, uznawane obecnie za poprawne. Jeżeli chodzi o biologię, energii nie wytwarzamy. To jest coś, co automatycznie jest błędem merytorycznym, więc odpada. Nawet nie czytamy dalej, co jest napisane. My tą energię możemy przekształcać, przetwarzać jedną energię w inną energię, prawda? Mhm. Więc tutaj bezpiecznie jest, jeżeli uczeń pisze, że wytwarzane jest ATP.
prawda? W mitochondriach na przykład. Natomiast może być wytwarzana energia cieplna. Czyli uznajemy tutaj, dyskusja z fizykami pewnie dalej trwa, czy to wytwarzanie energii w postaci ciepła uznajemy, czy nie uznajemy, mówi na chwilę obecną jeszcze... W tym roku uznawana była odpowiedź, że wydzielane, wytwarzane jest ciepło, ale energia nie. A no właśnie, też poruszyliśmy temat tutaj, że żeby dobrze przygotować się do matur, trzeba przede wszystkim analizować to, co zostało opublikowane przez CKE, czyli bazować na zadaniach maturalnych z wcześniejszych roczników. No dobra, ale jak daleko do tyłu możemy pójść z tymi maturami, jeżeli samemu sobie je sprawdzamy? Ponieważ wiemy, że no ta wiedza też troszeczkę ewoluował sam sposób matury, więc jak daleko jest, że tak powiem, polecamy te matury wstecz przerabiać i odnosić się, że to jest takie naprawdę dość mocno sprawdzone, że nikt się do tego nie przyczepi. Czy te informacje, które znajdują się na przykład w arkuszach 2005-2008, jeżeli chodzi o schematy punktowania, będą dalej bezpośrednio użyteczne, czy może na niektóre rzeczy trzeba tam uważać? Damian, jak to wygląda? Znaczy powiem w ten sposób, że osobiście to bym starał się unikać matur sprzed 2015 roku, no bo jednak, znaczy forma zadań, ta, która jest teraz, no to ona się pojawiła mniej więcej w 2011 roku. I tu jeżeli chodzi o same zadania, no to można by się dotąd cofnąć. Ale też no, trzeba wziąć pod uwagę, że matura no, też ewoluowała nie tylko w związku ze zmianą zmianą podstawy programowej, co też po prostu zaczęto pewne rzeczy weryfikować, również doświadczalnie. Więc to, że są w starych maturach pewne informacje, pewne równania reakcji, o których dzisiaj, że tak powiem, w CKE wszyscy wiedzą, że takie reakcje na przykład nie zachodzą albo że powstają inne produkty, no to po prostu raz, że zadanie byłoby odpowiednio przeformułowane, a dwa, no jednak jest pewna elastyczność w zadaniach otwartych po to, żeby to jednak uwzględnić, że ktoś mógł być nauczony korzystać z takich podręczników, że na przykład powstaje kwas, a nie sól. To ta sprawa z tym Trommerem czy to Lensem to jest taka zawsze największa o tym dyskusja, jeżeli chodzi o maturzystów, ale generalnie to ja bym poniżej tego 2015 jednak nie schodził. Jeszcze w 2015 roku, pomimo że to była nowa formuła, to widać pewne różnice, jeśli chodzi o sam arkusz. Na przykład zadanie, tam się po raz ostatni pojawiło zadanie ze stechiometrii, gdzie trzeba było samemu sobie napisać równanie reakcji, a dopiero potem policzyć. No obecnie już takich zadań nie ma, raczej są te równania podane w zadaniach obliczeniowych i do gotowego równania trzeba sobie zrobić równania. No warto, żeby też porównywać stare arkusze z nowszymi, żeby widzieć, co się konkretnie zmieniło. I tutaj też te pewnie sprawozdania też dobrze... Tak. A to znaczy to, co tam powiedział chyba Marcin, jeżeli mogę tak po imieniu, chyba mogę, to jest ten dokument, który jest co roku publikowany mniej więcej we wrześniu, no w tym roku był trochę później, to sprawozdanie, prawda, z matury, o którym mam wrażenie, że mało który nauczyciel, znaczy może nie mało który, może to jest krzywdzące, co powiedziałem, ale generalnie, że dużo nauczycieli o nim w ogóle nie wie. Tak samo jak na pewnych konferencjach też wychodzi, że nie wszyscy nauczyciele w ogóle widzieli na oczy podstawę programową, tak? Więc to też jest pewien problem, a jednak warto do tego, że tak powiem, no jednak sięgnąć, żebyśmy wiedzieli, no, z czym pracujemy, na czym się no, skupić. Tutaj z Krystianem od wielu lat, jeżeli chodzi o biologię, próbujemy na różnych forach maturalnych, szczególnie z biologii, podkreślać, że no przede wszystkim to, na czym musimy się skupić, to jest ta podstawa programowa i to są te treści, które maturzysta powinien opanować, żeby zdać bardzo dobrze maturę. To są te treści, które musi umieć, bo umiejętność czytania obowiązuje nas wszystkich, niezależnie od tego, w jakiej dziedzinie się znajdujemy, poruszamy,
no i oczywiście udzielania, czytania tych treści ze zrozumieniem. Ja mam tutaj teraz jeszcze kilka pytań. Może tak, pierwsze pytanie, czy w podręczniku, jeżeli jest napisane więcej bądź też szerzej odnośnie wymagań podstaw, tutaj, które są w podstawie programowej, to oznacza, że nie musiało się tego uczyć wszystkiego, co w tym podręczniku jest. Krystian, jak ty się na to zaopatrujesz? Sprawa wygląda następująco. W podręczniku jest to, co chciał zamieścić tam autor. Także autor tam mógł dać cokolwiek. I generalnie w podręczniku jest dużo rzeczy. Nawet mógłbym powiedzieć, że no, nawet i większość w niektórych tematach. To jest po prostu wiedza taka ponadprogramowa. Także jeżeli ktoś się skupia tak stricte na przygotowaniu po prostu do matury, to wystarczy się skupić na tym, co było wymienione w podstawie programowej. Tylko też trzeba umieć to interpretować, żeby nie popadać w jakieś takie skrajności interpretacyjne. Bo też takie problemy są na przykład przy obecnych zmianach, ale to w sumie o tym chyba będziemy później mówić. Mhm. No właśnie, tutaj Marcin, też jak z tymi podręcznikami? Czy rzeczywiście wystarczy to, co jest w podręcznikach? Czy rzeczywiście nie musimy się uczyć wszystkiego, co jest w podręczniku do liceum? O tak. No, tak naprawdę nie musimy. Ciężko by nam było tak naprawdę nauczyć się wszystkiego, co w tym podręczniku jest. To nie jest jeden podręcznik. Aktualnie jak dodamy sobie te trzy podręczniki do biologii, to jest przecież całkiem porządna cegła. Wiedzy biologicznej z nazwami, szczegółami, wyjątkami. No, nie ma opcji, żeby uczeń się tego wyuczył. Ja myślę, że to, co mówili i Krystian, i Damian, No fajnie, żeby ten uczeń znał też tą podstawę programową. Ja też uważam, że jeżeli nauczyciel by przed jakimś działem przekazał informację, co jest potrzebne do matury, to on by tak naprawdę zaoszczędził tego czasu, bo zamiast omawiać, nie wiem, dodatkowe informacje, które nie są potrzebne później na maturze, to on może rzetelnie powiedzieć, to jest potrzebne i to jest potrzebne, a tym się skupimy. No i wtedy wiemy, co trzeba i na czym powinniśmy się skupić i w razie czego doczytać i umieć czytać i analizować dany tekst, byłoby po prostu na to trochę więcej czasu i analizować dany schemat. W międzyczasie też jeszcze pytanie do Pauliny. Paulina, a jakie kruczki z chemii podobne do tych energii z biologii mogłabyś wymienić, na co należy zwracać uwagę, co? Kruczki. Bardziej może nie jako kruczki, tylko takie mity, z którymi Damian, nasz bohater, na którego nie zasługujemy, ale którego mamy cały czas walczy na Facebooku, także Damian te mity jak najbardziej po prostu obala. I osoby układające zadania, myślę, że już zaczynają, nawet nie myślę, jestem pewna, że liczą się z tymi wszystkimi uwagami. Jeżeli chodzi o ten rok, on będzie chyba taki mniej enigmatyczny, dlatego że jest usunięte takie zagadnienie jak właściwości metali, takich jak magnez, żelazo czy cynk wobec pasów utleniających. To był bardzo trudny temat, na czym te metale w tym roku zostały właśnie usunięte. Znaczy ich zachowanie wobec pasów utleniających oczywiście tylko. Kruczki, myślę, że amfoteryczność, prawda, że znaczy prawda, tutaj ja mówię oczywiście do chemików, do osób, które zdają chemię, że oczywiście metale nie są amfoteryczne, że tlenki żelaza nie mają właściwości amfoterycznych, że tlenek srebra nie jest amfoteryczny. To są bardziej takie właśnie takie rzeczy, które gdzieś tam się na tych grupach na Facebooku pojawiają i cały czas ten temat się po prostu pojawia, powtarza. Czy mnie dobrze słychać, bo strasznie szumi? Tak, dobrze, wszystko w porządku. Słuchajcie, zaraz Damian, jeszcze tylko jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o te kruczki, to pamiętajcie, że czasami jeżeli macie problem z jakimś pytaniem i coś was nurtuje, to owszem, pytacie na grupach, na forach, ale zwracajcie uwagę, kto wam odpowiada na te wasze pytania, bo przez te niektóre odpowiedzi bardzo dużo właśnie tego typu mitów narosło, dostajecie błędne odpowiedzi, a niestety tylko nauczycieli na tych grupach dla maturzystów nie ma za dużo, naprawdę nie ma za dużo i nie ma kto weryfikować tego wszystkiego, co tam dostaniecie, co tam jest napisane. Więc jeżeli macie jakieś pytanie, to wydaje mi się, że pierwszą drogą, pierwszą osobą, do której powinniście się zgłosić, to osoba, która was uczy danego przedmiotu i to ją zapytać, a jak to w rzeczywistości jest, no to macie przynajmniej taką świadomość, że osoba, powiedzmy sobie, z założenia wykwalifikowana w danej dziedzinie nauczania, powinna wam udzielić najbardziej prawdopodobnej, prawdziwej odpowiedzi na to pytanie.
bo w internecie może być wszystko napisane. Naprawdę, można się spotkać z takimi rzeczami, że człowiekowi aż zastanawia się, gdzie jest i czy na pewno w rzeczywistości czyta to, co czyta, więc zawsze weryfikujcie te swoje odpowiedzi, które otrzymujecie od osób na różnych grupach facebookowych. Moi drodzy, tutaj też jeszcze w międzyczasie też się pojawiły pytania w komentarzach, co z tymi zmianami odnośnie podstawy programowej, które zostały wprowadzone na ten 2021 rok. Myślę, że tutaj dobrze by było na pewne rzeczy odpowiedzieć, bo to troszeczkę inaczej wygląda w biologii, a troszeczkę inaczej wygląda w chemii. Myślę, że Marcin tutaj możesz powiedzieć, ja byłam na tego typu szkoleniu właśnie dla nauczycieli odnośnie tych wymagań programowych. Co nas obowiązuje? Czy rzeczywiście, jeżeli coś zostało wykreślone, to tego nie będzie? Ja myślę, że najbezpieczniej jest, że tak będzie faktycznie, że zostało to wykreślone i jakby no, niezasadnie się tak wydarzyło, więc ja bym się nad tym jakoś bardzo nie skupiał. Raczej podejrzewam, że tych zagadnień po prostu nie będzie w tym roku. One zostały wykreślone, z treści na przykład z gimnazjum. Jeżeli w liceum wykreślili, to nie będziemy pytać o to z tego, co było w gimnazjum. Mm-hmm. Bo z chemii to jest troszeczkę inaczej. Damian, jak to wygląda? Skoro usunięto z wymagań właśnie pewne punkty, działy, no to myślę, że nie trzeba się nimi przejmować. Znaczy część tego, co usunięto, to się tak naprawdę dubluje. Na przykład usunięto szczegóły, zostawiono bardziej ogóły, które oczywiście, które wchodzą te usunięte punkty, więc tutaj też właśnie ta jest kwestia niebezpiecznej interpretacji, że czegoś na pewno nie będzie. Ale jeżeli usunięto na przykład cały rozdział poświęcony białkom w rozszerzeniu czy cukrom, no to znaczy, że w tym roku się raczej tych pytań należy spodziewać. Co nie znaczy osobiście, że można temat olać, no bo nauka do liceum to jest nie tylko... Oczywiście jej sensem jest nie tylko oczywiście sama matura w sobie, tylko myślę, że jakieś również wiadomości oprócz tego. A Paulina, bo ja wiem, że ja byłam na szkoleniu dla nauczycieli, a ty byłaś na szkoleniu dla nauczycieli z chemii. Jak to wygląda? Ponieważ też pytania tutaj w międzyczasie pytają, no dobrze, mogę potwierdzić ja, bo to jak najbardziej zostało nam przekazane, że te treści, które zostały wykreślone w maturze, w tych wymaganiach programowych dla rozszerzenia, które gdzieś tam pojawiały się w gimnazjum, nie obowiązują, nawet jeżeli wyraźnego wykreślenia nie ma, że tam w gimnazjum to zostało usunięte. Po prostu w biologii nie obowiązują. A z chemią jak to jest? Bo wiem, że to jest nie do końca 1:1, tak jak to jest w biologii. Stanowisko właśnie ze szkolenia organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, bo mówimy o tych szkoleniach, było takie, że faktycznie cukry, czyli cukry i białka są usunięte z czwartego etapu edukacyjnego, a zostają w ramach trzeciego etapu edukacyjnego, czyli można by było tutaj się spodziewać, że cały czas maturzysta powinien znać, wiedzieć, czym jest sacharoza, bo tego się uczy w gimnazjum. Taka sama sytuacja na przykład tyczy się, jeżeli są usunięte białka, ale z drugiej strony na przykład może się pojawić peptyd i nie pojawi się już reakcja ksantoproteinowa, ale z drugiej strony na etapie gimnazjum była poruszona próba biuretowa. Czyli też jest jakaś furtka, że ta próba biuretowa mogłaby być na tą maturę przechwycona. Ja tutaj też mam maturę właśnie z tamtego roku i tu jest taka sytuacja, było takie zadanie właśnie z pentapeptydem i tam jako odczynnik właśnie został użyty kwas azotowy 5. I gdyby został ten odczynnik kwas azotowy 5 został zamieniony na świeżo strącony wodorotlenek miedzi, no to wtedy takie zadanie na maturze 2021 mogłoby się pojawić. Czyli w przypadku chemii to te podstawowe informacje, powiedzmy sobie, z gimnazjum, te przynajmniej w teorii obowiązują. Tak, obowiązują w tym takim prostym etapie. Coś dodać, jedno zdanie o tym, co obowiązuje, to na stronie CKE jest ten komunikat oczywiście o tych wymaganiach, gdzie mamy właśnie podane od gimnazjum aż do właśnie końca tego rozszerzenia. A to oczywiście wynika z tego, że matura to nie jest tylko egzamin z rozszerzenia, tylko egzamin z całości edukacji, dlatego się nazywa egzaminem dojrzałości, więc to, że usunięto z rozszerzenia,
i nie trzeba o to pytać i znaczy, że nie może być bardzo podstawowego pytania na tym poziomie właśnie, jeżeli coś zostało właśnie w tym gimnazjalnym. Zresztą zdarza się, że niektóre zadania maturalne odnoszą się do podstawy programowej z gimnazjum tak naprawdę. U nas w biologii też tak bywa, prawda, Marcin, że czasem te zadania jakby nawiązują do treści, które były w gimnazjum, prawda? No bo uczymy się tej biologii od X lat, a nie tylko w samym rozszerzeniu. Tak, zdecydowanie. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę, żeby po prostu zapoznać się z tym, co zostało usunięte, co obowiązuje, bo ja gdzieś czytałem, że wyrzucono zupełnie hormony roślinne, a to nie jest do końca prawda, bo nas obowiązują etylen i auksyn nadal. Tam zostało uściślone. Tak samo jest jak z barwnikami krwi u różnych zwierząt. Uściślone jest, że obowiązuje na chwilę obecną nie wszystkie barwniki, jakie mogą występować w krwi, hemolimfie i w ogóle tutaj w płynach krążeniowych, tylko i wyłącznie odnosimy się na ten rok do hemoglobiny. Dobrze, a jeszcze tak się chciałam zapytać Krystiana odnośnie samych odwołań, no bo tutaj też musimy tę tematykę poruszyć. Jak myślisz, i też tak patrząc na pytania, które pojawiły się na naszym tutaj w komentarzach, jak myślisz pod kątem tego, jak pomagasz uczniom rozwiązywać te zadania i może tyle rozwiązywać, tylko później odwoływać się na ich problem, ta matura z roku na rok jest coraz trudniejsza, czy coraz łatwiejsza? Czy są jakieś takie może trendy, które można by było wyznaczyć zarówno z biologii, jak i z chemii? Tak patrząc w skali kraju, to poziom jest tak w miarę zbliżony. Tak bym powiedział, patrząc po wynikach, że nie ma jakiejś tam wielkiej rewelacji. Co prawda tam w roku 2015, no to jest taki rok wyjątkowy, bo wtedy były wyjątkowo wysokie wyniki, dużo wyższe niż w dalszych latach. A teraz to jest tak mniej więcej podobnie. Mhm. Są takie rotacje jednak, ale raczej takie niewielkie. Mhm. A i cały czas gdzieś tam te problemy są podobne w tych odwołaniach, czy one rzeczywiście gdzieś są, gdzieś mógłbyś zaobserwować, że w jednym roczniku inne były problemy, a których się później nigdy nie pojawiły? Raczej jest to mniej więcej to samo. Generalnie nawet jeżeli chodzi o błędy rzeczowe, to przez wiele lat jest powtarzane tak naprawdę to samo. I o ile w biologii na przykład udało się mniej więcej nauczyć maturzystów, że nie mówi się o tej energii, że ona jest wytwarzana, no to na przykład w chemii już jest trochę gorzej z tym. Na przykład cały czas, mimo że już mnóstwo było zadań z tego, jest na przykład mylona szybkość reakcji z wydajnością. Mhm. Podstawowe błędy, moi drodzy, które bardzo często właśnie pytacie na forach internetowych, gdzie dostajecie sprzeczne informacje, bo to też należy podkreślać, że dużo tych mitów, które się gdzieś tam narosły w przypadku egzaminu maturalnego, wynika nie tyle z waszej niewiedzy, niewiedzy waszych nauczycieli, tylko z tych takich powtarzających się non-stop nieprawdziwych informacji krążących w internecie. Moi drodzy, co tutaj jeszcze? Tutaj pytanie też do Krystiana. Krystian, a jak się ktoś odwoła, to sprawdza się tej osobie całą maturę ponownie, czy tylko wybrane pytania? Więc Krystian, a później zobaczymy, co Marcin nam na to powie. Jeżeli się odwołujemy, to odwołujemy się do jakiegoś konkretnego zadania i po prostu potem to zadanie jest sprawdzane ponownie w stosunku do tego, co my tam napisaliśmy w tym odwołaniu i po prostu do schematu oceniania. Mhm. Marcin, tutaj rzeczywiście jest tak, że tylko konkretne... Dokładnie tak. No jakby ten weryfikator nie szuka gdzieś jeszcze indziej punktów dla tego ucznia, jeżeli to nie było wskazane. Uczeń się odwołuje do konkretnego pytania, do konkretnej oceny i tylko to jest weryfikowane. Czyli hipotetycznie zakładając, jeżeli dostaje ktoś, jest na tym wglądzie, ogląda ktoś maturę, i widzi, dobra, tu mam dobrze, tu mam te 0 i 0, 0, do tego się mogę odnieść, ale przez przypadek zobaczy, o, dostałem punkt, ale tam mam bójdę napisaną, ale ten punkt mi ten egzaminator przyznał, to czy wtedy taki maturzysta ma się obawiać, że jak napisze to odwołanie, bo ja też o to pytanie dostanę, to czy tamte punkty, które już dostał, mogą mu odebrać? Nie. Tylko jeżeli chodzi o odwołania, to konkretne informacje. Dobrze, jeszcze mam takie pytanie, które gdzieś się wcześniej pojawiło, ja sobie je tutaj zanotowałam. Jak to jest, jeżeli chodzi, czy
Możecie wskazać jakieś takie patenty na to, jak po kolei poradzić sobie z bardzo rozbudowanym zadaniem biologicznym? Czy jesteście w stanie wyznaczyć jakieś takie punkty, na które maturzysta powinien zwrócić uwagę i co powinien zrobić, żeby, no, może nie tyle nakierować go na poprawną odpowiedź, no bo jak jej nie znajdzie, to jej nie znajdzie, ale które ułatwią mu weryfikację tego, czy dojdzie do tej poprawnej odpowiedzi, czy też nie. Marcin, z biologii jak to wygląda? Czy masz jakieś takie rady, żeby poprowadzić tych naszych maturzystów, na co powinni zwracać, szczególnie biorąc pod uwagę te mocno rozbudowane zadania? No, należałoby sprawdzić, czy to jest pytanie z tekstem, prawda? Jeżeli to jest pytanie z tekstem i mamy polecenie na podstawie tekstu, no to wiadomo, trzymamy się tego tekstu, prawda? I jeżeli podamy jakąś informację, która jest prawdą oczywiście biologiczną, ale nie było jej w tekście, no to to niestety nie jest uznawane. Jeżeli mamy jakieś schematy, jakieś rutiny, no to dobrze jest umieć z tego korzystać. To zawsze w biologii jest jakaś podpowiedź. Jeżeli nagle mamy jakąś strukturę podpisaną, no to pewnie to jest ważna struktura, na którą specjalnie zwrócono uwagę. Ja myślę, analizujemy schematy, czytamy wszystko, co tam jest napisane. Tak, dokładnie tak. No możemy sobie tekst podzielić na jakieś fragmenty, podkreślać w tym tekście, co jest ważne. No i czytamy, to jest bardzo ważne. Bo czasami jest dokładnie ten sam schemat. Mamy schemat wtórnej tkanki pokrywającej, jest korek i raz zadanie w jednym roku brzmi: podaj cechy budowy tej tkanki, które świadczą o pełnieniu określonej funkcji, ale w następnym roku jest dokładnie ten sam schemat i uczeń widzi: o, rozwiązywałem to zadanie już gdzieś tam sobie wcześniej, ale w tym roku mamy: podaj cechę budowy komórek korka, już nie całej tkanki. Mm-hmm. Wtedy wiemy, że ściśle przylegają do siebie komórki, to niestety w tym roku to nie przejdzie. Czyli w tym przypadku ja bym polecała po prostu podkreślać sobie to, o co jesteśmy konkretnie pytani, na to zwracać uwagę. I jeszcze tak, no dobra. Ja mogę powiedzieć tyle, że jeżeli są te pytania, wyjaśnij, wykaż czy coś takiego, To piszemy to w taki sposób, gdyby ten eksaminator był polonistą, nie był biologiem. Staramy się tak odpowiedzieć, żeby ta druga osoba zrozumiała, wiedziała, o co chodzi, prawda? Ja to bardziej przyrównuję, że ten egzaminator jest 5-letnim dzieckiem i żeby temu 5-letniemu dziecku wytłumaczyć tak, żeby ono zrozumiało. Tak proste. Zwrócę uwagę, jest takie wyjaśnień i na przykład było takie zadanie z wydrą i jeżowcami. I w klubu mieliśmy ewidentnie zaznaczone, że wydra zjada jeżowce i co się z jeżowcami dzieje, tych jeżowców jest mniej. I my się czepialiśmy tego, że nie ma tego określenia za bardzo, że tych jeżowców jest mniej, czy tego związku przyczynowo-skutkowego nie ma, a dla ucznia bardzo często to jest normalne, prawda? Uczniowie piszą, że roślina otwiera, zamyka aparaty szparkowe i już nie dopisują, że przez nie zachodzi, nie wiem, transpiracja czy coś takiego, bo dla nich to jest rozsądne i normalne, a my tego szukamy, my tej informacji potrzebujemy. Czyli wszystko, co jest takie, co naprawdę pomogłoby w zrozumieniu osobie, która nie zna się na danym temacie, trzeba umieścić w tego typu zadaniach. I ja jeszcze tylko tak podpowiem, ponieważ sprawdzając właśnie te sprawozdania, tam też jeszcze bardzo często wynika z tego, i to pewnie też przy chemii zaraz wyjdzie, że jeżeli mamy te zadania takie, które są rozbudowane, a coraz częściej ich mamy, że nie mamy jednego czy tam dwóch podpunktów, tak jak to było w starej formule, tylko mamy 5-6 nieraz tych podpunktów, to warto jest naprawdę po zrobieniu załóżmy 3 związki wrócić jeszcze raz do tego tekstu źródłowego, żeby sobie przypomnieć, co tam jest napisane. Bo my nie mamy takiej możliwości, żebyśmy po raz przeczytanym tekście, szczególnie w sytuacji stresowej, zapamiętać wszystko, co w tym tekście się znajduje. Paulina, jak to też wygląda tam u Ciebie z tej chemii? Tak rzeczywiście też jest, no bo tych zadań też macie takich dość mocno rozbudowanych, no nie? Że dobrze jest wtedy z powrotem wracać do tych zadań. Znaczy do tych treści, które tam się znajdują. Do treści, tak, są zadania rozbudowane. Najczęściej uczniowie się skarżą, że nierozwiązanie pierwszego podpunktu tak naprawdę ich dyskwalifikuje już w podpunkcie drugim i trzecim. Tak, i mam na ten temat swoje zdanie, że jest to faktycznie niesprawiedliwe, że tego ucznia się od razu, bardzo często od razu dyskwalifikuje, ale na tym nic nie poradzimy. Tak, po pierwszym przeczytaniu tekstu nie da się wyłapać wszystkiego i jeszcze w stresie wszystko zapamiętać.
Trzeba taki tekst przeczytać na początku pobieżnie, później zobaczyć, czego tyczy polecenie i szukać już w tym tekście odpowiedzi na nasze polecenie, czyli nie czytać go znowu od początku, tylko starać się odszukać tej odpowiedzi na to konkretne, polecenie. Czasami może zdarzyć się tak, że na przykład podpunkt trzeci będzie jakąś odpowiedzią do podpunktu pierwszego, więc też nie można się poddawać po pierwszym podpunkcie, że już tego nie umiem i idę dalej. Naprawdę trzeba czytać to polecenie i starać się odwrócić do tego drugiego. No właśnie, czyli to, co tutaj cały czas mówimy, żeby po pierwsze czytać ze zrozumieniem, sprawdzać, wracać się, bo ale ktoś powie, no dobra, no ale przecież strata czasu, jeszcze raz po co tracić czas na jeszcze raz na przeczytanie tego samego. To tutaj się trzeba zastanowić na jedną rzecz. Czy lepiej stracić te 30 sekund na to, że wrócisz i rzucisz okiem i to 30 sekund pozwoli ci na to, żeby dostać ten punkt albo dwa punkty poprawne na to zadanie, czy olać to czytanie przez 30 sekund, a stracić punkt, gdzie wiemy, że punkty są bardzo, bardzo ważne przy rekrutacji. Więc mogę jeszcze jedną rzecz co do właśnie straty czasu? No. Właśnie bardzo często uczniowie w zadaniach obliczeniowych ze względu na oszczędność czasu piszą masę molową z głowy. Czyli, bo jeżeli się rozwiązało ileś tych zadań, te związki się o te substancje się powtarzają, to my jak najbardziej pamiętamy te masy molowe, tylko pamiętajmy, że jeżeli my ją napiszemy z głowy i ona będzie błędna i później będziemy używać w obliczeniach jakiejś liczby, która nie będzie miała uzasadnienia, no to będziemy mieć wtedy błąd metody, że jeśli rozpiszemy, poświęcimy te 30 sekund na rozpisanie masy molowej i mimo, że ona będzie błędna, ale egzaminator będzie w stanie stwierdzić, że uczeń liczył z tej masy molowej, która no niefortunnie jest błędna, to jeszcze jest w stanie ten jeden punkt uratować. Więc tutaj w tym przypadku 30 sekund, które się poświęci, może jeszcze uratować połowę zadania. No właśnie, więc tu trzeba sobie zawsze wyważyć te priorytety, które są dla nas ważniejsze i na co zwrócić uwagę. Chciałbym jeszcze tutaj dodać jedną rzecz odnośnie takich rozbudowanych zadań. Nawet bardziej głównie do takich zadań z tekstem. Warto sobie najpierw przeczytać polecenie do takiego tekstu, bo jeżeli ten tekst jest długi, na pół strony na przykład, bo i tak bywa, to on jest przesycony różnymi informacjami, bo też maturzysta musi mieć zdolność wybierania informacji z jakiegoś tam źródła, które otrzyma. To jeżeli my ten tekst sobie przeczytamy, a potem przeczytamy polecenie, to zazwyczaj niekoniecznie pamiętamy w ogóle, o co tam chodziło, tylko jakiś taki ogólny zarys mamy. A jeżeli sobie przeczytamy najpierw polecenie, to już generalnie wiemy, czego mniej więcej mamy szukać. Już można sobie od razu podkreślić coś, czego szukaliśmy. I jeszcze jedna taka ważna rzecz. Warto sobie wrócić potem do tego zadania, żeby go sprawdzić, tylko tak może nie od razu, bo jeżeli sprawdzamy zadanie od razu, to często lecimy tym samym tokiem myślenia i możemy popełnić identyczny błąd, który popełniliśmy przy pierwszym przejściu, bo często zdarza się tak, że jeżeli wrócimy do tego zadania 5 minut później na przykład, to już zapomnieliśmy w ogóle, co tam się działo. Wtedy od nowa wszystko się zaczyna, cały tok leci od nowa i możemy po prostu zobaczyć błąd, którego wcześniej byśmy nie zobaczyli. No właśnie, tu wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, bo chciałam zadać właśnie, czy jak w ogóle podchodzić do tych arkuszy, tak? Jak to sobie rozplanować, żeby było jak najbardziej, powiedzmy sobie, efektywnie dla takiego maturzysty, czyli czy zaczynamy od czytania tekstu, a później robimy czytanie poleceń, czy może na odwrót, która z tych metod jest najbardziej skuteczna? No wiadomo, że są różne zadania, tak? Krystian już, mówię, wyprzedził to pytanie. Marcin, zgadzasz się z tym? Ja myślę, że to tak, jak najbardziej się zgadzam, ale to też zależy od tego, jaki jest nasz styl uczenia, prawda? Ja zawsze polecam zrobić najpierw zadania te, które wiemy, znamy odpowiedź, które pójdą nam szybko, bo moim zdaniem no najgorsza opcja jest taka, idziemy po kolei, trafiamy w pewnym momencie na ścianę, trafiamy na mur, zadanie, którego nie kojarzymy, stresujemy się, pojawia się wyrzut adrenaliny i to nam trochę utrudnia takie logiczne myślenie, prawda? Ja czasami jak czytam pracę moich uczniów czy zajęć takich indywidualnych, to oni się później śmieją, co oni napisali, że się wyłączyli na przykład w trakcie czytania takiego tekstu i na przykład nagle się pojawiła fotosynteza u człowieka czy cokolwiek innego. A naprawdę cuda czytamy, naprawdę czytamy cuda. W tamtym roku przeczytałem na maturze, dobrej maturze, że ryba należy do roślin. Aha. I nie mamy tak gwostkę, no co z tym zrobić? Ewidentnie mądra osoba, myśląca racjonalnie osoba, a trafiła jej się taka magiczna chwila.
Wyłączenie. Opamiętane. Wiadomo, że ten stres no, swoje daje tym maturzystom na tej maturze. I nie da się wszystkich, nawet tych głupot najgłupszych, ominąć, jednakże no, można zawsze próbować. I to, co weryfikuje właśnie nas później, żeby te głupoty nie przeszły do sprawdzania, to jest to ta nasza weryfikacja przed oddaniem tej pracy. To wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Wiele osób mówi, no dobra, ale ja już naprawdę nie mam czasu, nie zdążyłem i tak dalej. Ale z drugiej strony, ile osób wychodzi wcześniej przed tym zasądzonym czasem. I to jest naprawdę świetny czas, żeby jeszcze raz do tych swoich zadań wrócić. Czasami jest tak, że wracamy i okazuje się, okej, to jest dobrze i później widzimy, ej, no ale chyba tutaj coś pokręciłem i wtedy wyłapujemy te własne błędy. To jest fajne. Gorzej jest, jeżeli gdzieś w międzyczasie, jak będziemy oddawać tę pracę albo przed oddaniem spojrzymy, wiecie, tak tam lukniemy do swojego kolegi, koleżanki i zobaczymy, że tamta osoba ma coś źle napisane. No to moi drodzy, to tutaj jednak osobiście radzę, trzymajcie się swojej własnej teorii, bo nie zawsze ten kolega, koleżanka ma dobrze napisane, odmiennie od was i zawsze później, no wiecie, jak już wy popełnicie ten błąd, to wy nie będziecie mieć racji, no to trudno, ale jak ta wasza koleżanka nie będzie mieć racji, wy jej zdanie napisaliście, a wyście mieli dobrze, to będziecie sobie pluć w brodę naprawdę bardzo długo. Więc lepiej popełniać swoje własne błędy niż czyjeś. Coś tutaj, Krystian, chciałbyś jeszcze dodać? Odnośnie gospodarowania czasem też. Jak już o tym była mowa, to rzeczywiście, tak jak w sumie zostało już powiedziane, najlepiej jest robić zadania w takiej kolejności, jak one się nam podobają, że tak powiem, bo jeżeli my będziemy się na pierwszy rzut oka zajmować zadaniami, które są bardziej wymagające, które wymagają myślenia, to my się po prostu szybko wypalimy i takie zdolności przerobowe już nam znacznie spadną. Dlatego jest najlepiej zrobić sobie na początku zadania, które są dla nas takie wręcz oczywiste, że od razu widzimy i możemy pisać. I tak przechodzić sobie do zadań coraz trudniejszych, bo to już nawet chodzi raz o właśnie o to wypalenie, a z drugiej strony o czas, bo jeżeli my będziemy siedzieć nad takimi zadaniami, które są czasochłonne, to jak nam idzie jakoś tak średnio z tym, to może nam potem braknąć czasu na zadania proste, które byśmy zrobili, a nie oszukując nikogo, no to chodzi głównie o wynik w tej maturze, więc zależy nam na tym, żeby jak najwięcej zrobić tych zadań i żeby te zadania zrobić dobrze. Wiecie co, tutaj jeszcze w międzyczasie się pojawiło pytanie i myślę, że to jest świetne pytanie dla Damiana. Marcelina pyta, czy w zadaniach z chemii pisać słownie, co na każdym etapie się oblicza, na przykład obliczam liczbę moli związku X, czy to po prostu wpływa na jakoś na punkty, czy w ogóle wtedy na sam koniec, jak już się udziela odpowiedzi, należy ją udzielać w chemii pełnym zdaniem? To znaczy generalnie nie trzeba pisać, co się, że tak powiem, oblicza. Ważne jest tylko to, żeby egzaminator śledząc obliczenia wiedział, co było liczone. Ale nie trzeba, że tak powiem, pisać za każdym razem obliczam to, obliczam tamto, obliczam jeszcze coś innego. Tylko po prostu, żeby to był taki ciąg logiczny, ciąg przyczynowo-skutkowy. Wiadomo, że uczniowie czy tam ogólnie osoby zdające maturę piszą różnie, typu na przykład powiedzmy w dwóch kolumnach, czyli góra-dół i obok jeszcze raz góra-dół, albo na przykład w poziomie, tylko po prostu, żeby ten egzaminator się odnalazł, co jest czym. Dlatego też warto pisać na przykład w sensie symbole, że M to jest na przykład masa czy tym podobne, żeby ten egzaminator się łatwiej w tym odnalazł, żeby wiedział po prostu co jest czym, bo to też ma znaczenie ze względu na chociażby te błędy obliczeniowe, że jak się gdzieś pomylimy i nagle nie wiadomo skąd się to, co już też Paulina wspomniała, skąd się jakaś liczba wzięła, typu czeski błąd, ktoś zamiast 9,8 napisał 8,9 i pytanie, co jest, czym jest ta liczba 8,9, bo nie można tego odgadnąć, że to jest na przykład jakaś masa. No to wtedy to nam troszeczkę dyskwalifikuje zadanie, ale nie trzeba generalnie, tak jak mówię, za każdym razem pisać, co obliczamy, tylko żeby to było logicznie i żeby egzaminator widział, co to jest. Z biologią tak samo, prawda? Ja jeszcze tylko się dopytam, bo ostatnio znalazłam takie pytania właśnie na grupach. Jedno odnosiło się bezpośrednio do zadań obliczeniowych z genetyki, szczególnie przy tych zadaniach, gdzie mamy do czynienia z genami sprzężonymi. Właśnie jak je zapisywać, czy one mogą być pisane, no tak jak piszemy geny obok siebie A, A, B, B, czy jeżeli mamy do czynienia z jakimiś sprzężeniami, to należy pisać kreskę ułamkową. Rozumiem, że to ja. Tak. Ja właśnie już, to takie zadanie było oczywiście w tym roku na maturze, ja już sobie sprawdzę, jak to wygląda, żeby nie było wątpliwości.
może mi się uda akurat szybko znaleźć to zadanie. No bo jak wiemy, przy tych zadaniach też obliczeniowych odnośnie obliczenia frekwencji alleli w danej populacji, to też jest dobrze w biologii wypisywać po kolei, co się liczy i skąd się biorą dane obliczenia, no bo tam też to są typowo zadania obliczeniowe, więc tutaj też pewnie egzaminator sprawdza faktyczny stan wiedzy ucznia, a nie bezpośrednio samo podanie wyniku, no bo wtedy takie zadanie by się miało z celem. Tak, błędny zapis sprzężenia na przykład nie dyskwalifikuje taką pracę, nawet jeżeli te wyniki są prawidłowe, no to mamy błędnie zapisane sprzężenia. Mm-hmm. I to mamy, właśnie sprawdzam też w tych wytycznych na bieżąco, jest to podkreślone, jest to bardzo ważna rzecz, na którą no, musimy zwrócić uwagę. Czyli jak są sprzężenia, to zapisujemy te literki u nas w biologii bezpośrednio z kreską ułamkową, bo wtedy jesteśmy w stanie te sprzężenia pokazać, tak? No bo co nam daje zapis AABB, tak? Nic na podstawie tego nie wiemy. No właśnie, tutaj myślę, że na większość pytań już udało nam się odpowiedzieć, przynajmniej w części. Jeszcze tak sprawdzam, co my tutaj mieliśmy odnośnie pytań przesłanych nam przez maturzystów w okienkach, które gdzieś tam wcześniej wstawiłam. A, jeszcze jedno, które też się ostatnio pojawiało. Czy możemy w pracach maturalnych, niezależnie od tego, czy mowa jest o biologii, czy o chemii, stosować skrótowce? W biologii, no to wiecie, skrót DNA, my mamy sporo tych dużo takich skrótów. Siateczka śródplazmatyczna, jesteśmy w stanie to zapisać w skrócie. Czy tego typu skróty przejdą i czy przejdą na przykład typu komórka, kom, kropeczka, organizm i tak dalej. Więc jak na to patrzeć? Czy rzeczywiście w biologii, tu Marcin pytam się ciebie i za chwilkę powiedzą nam osoby od chemii, jak to wygląda, bo jak już jesteśmy przy tych takich typowych pytaniach technicznych. Jeżeli te skróty są na tyle zrozumiałe, że jak czytamy tą odpowiedź i wiemy, o co chodzi, to jak najbardziej. Mhm. Czyli też możemy mówić śmiało, że skrót, jeżeli czytamy odpowiedź, to załóżmy ta odpowiedź jest długa i uczeń napisał, że komórka jakaś tam robi coś tam, to czyli ten skrót kom powinien przejść i nikt się do tego przyczepić nie powinien. A jak to wygląda w chemii? Czy też przy każdym zdaniu te wszystkie skróty, czy można stosować skróty? Oprócz takich, no wiadomo, stężenie molowe, stężenie procentowe, roztwór, no to się pisze. Znaczy generalnie no, nie ma przeciwwskazań, żeby ich nie stosować, tylko po prostu odpowiedź musi być zwięzła i zrozumiała, żeby osoba sprawdzająca wiedziała, że to słowo skrócone oznacza dokładnie coś. Nie wiem, czy mogę się przy okazji odnieść do tego, co tam zapytała Julia Madej na czacie, czyli na początku zadania trzeba zrobić legendę, na przykład MCA, masa molowa CA. Nie trzeba, jeżeli się stosuje jakieś ogólnie przyjęte oznaczenia na przykład na masę czy na stężenie, ale gdyby ktoś sobie wymyślił na przykład, że masa molowa wapnia to będzie Y, no to wtedy już lepiej jak tę legendę najpierw zrobi. Oczywiście to nie zdyskwalifikowało zadania, jeżeli jest policzone poprawnie, tylko po prostu byłyby inne oznaczenia niż takie no, powszechnie, że tak powiem, przyjęte. Mm-hmm. Żeby sobie zrobić na przykład, że Y to jest masa molowa CA i gdzieś tam we wzorach potem stosować ten Y. Mm-hmm, Paulina? Właśnie co do skrótów, po prostu ten skrót, jeżeli nawet go użyjemy, on ma być po prostu poprawny merytorycznie. Ja widziałam no, coś w stylu takim jak stężenie jonowe. Czyli uczeń chciał tutaj wyrazić stężenie molowe jonów. No to już niestety była błędna odpowiedź. No nie ma czegoś tak jak stężenie jonowe, bo stężenie molowe jonów takich i takich to nigdy nie będzie stężeniem jonowym, czyli to ma być po prostu poprawne. Moi drodzy, ogólnie rzecz biorąc z roku na rok jest coraz więcej matur, jakby na to nie popatrzeć, tak się gdzieś chyba te dane układają. Zadania, ciężko powiedzieć, czy są trudne. Dla każdego słowo trudne i czy dana matura była trudna w danym roku, no jest pojęciem tylko i wyłącznie dla tej osoby, bo to wszystko zależy od tego, jak opanowała materiał, w ogóle tych czynników na to, czy coś jest dla nas trudne, czy też nie, jest bardzo dużo. Jednakże możemy wyciągnąć dane statystyczne z pewnych rzeczy. No, gdzie powinniśmy w ogóle szukać tych danych odnośnie, jeżeli maturzysta chciałby sobie porównać, jak wyglądał, jeżeli sam rozwiązuje te arkusze maturalne, tak? No i sprawdza, jak mu poszło, ma konkretnie obliczony wynik. I chciałby sprawdzić, na jakim poziomie klasyfikowałby się, gdyby w danym roczniku sprawdzał. To gdzie tego szukać? Bo myślę, że są takie materiały oficjalne, podawane przez CCK, które jasno dadzą informacje maturzyście,
na jakim poziomie jego wiedza w danym momencie się składa. Tutaj myślę, że Krystian też jest w stanie powiedzieć, gdzie tego szukać, no bo ty się też na tym opierasz. Najlepiej wszystkich rzeczy związanych z maturą szukać po prostu u źródła, czyli na stronie CKE. Tam będziemy mieli zarówno sprawozdania, gdzie będą wypisane najczęstsze, znaczy w sumie procent rozwiązywania praktycznie każdego zadania. Nawet komentarze są do tych błędów, które tam były popełniane. Jeżeli ktoś chce sobie porównać na przykład wynik, no to trzeba sobie rzucić okiem na skale centylowe albo na staniny. Też w każdym roku są określane i wtedy widać, czy nam poszło na przykład, no, znaczy nawet widać, jaki był ten arkusz pod kątem trudności w danym roku, jak to wypadło w skali kraju. Mm-hmm. I wiemy też, że, tutaj myślę, że Marcin zaraz też potwierdzi, jak to wygląda, jeżeli chodzi o liczbę odwołań. Czy ta liczba odwołań wzrasta z roku na rok, czy powiedzmy sobie maturzyści, no dobra, trudno, nie udało się w tym roku, to poprawię za rok. Czy rzeczywiście maturzyści się... No, powiedzmy, coraz bardziej czepiają tych swoich egzaminatorów, którzy ich oceniają. Znaczy, maturzyści są coraz to bardziej świadomi, prawda? Wiedzą, że mogą się odwołać, czy mają możliwość wglądu do swojej pracy. Jest taka instytucja jak Krystian, dobrze rozbudowana, która pomaga maturzystom się odwoływać. W tym roku mieliśmy 5136 wglądów, jeżeli chodzi o biologię, to jest około 12% ogółu matur z biologii. Biologia jest tym przedmiotem, który ma najwięcej odwołań. Wiadomo, tutaj jest taka narosła trochę mit, że trzeba się właśnie wszczelić w ten klucz, że może nie to słowo, a weź napisz odwołanie, może się uda. I faktycznie, jeżeli chcemy się odwoływać, no to musimy sobie to sprawdzić, czy jest sens tak naprawdę tych odwołań, czy nam się tylko wydaje, że jest dobrze, więc fajnie, jeżeli ktoś to zweryfikuje. No niestety tych odwołań jest sporo. Mm-hmm. A Krystian, może teraz twoja opinia. Jeżeli mamy te minusowe, znaczy minusowe, jeżeli nie mamy tych punktów, na których nam zależy, to warto jest się odwoływać, czy nie warto? Jak to wygląda? No, zawsze warto spróbować, nawet jeżeli jest na coś mała szansa, tylko też trzeba znaleźć ten taki rozsądek, bo po prostu są też niektóre zadania, w których się absolutnie po prostu nic nie da zrobić. Tak pod kątem odwołań też mogę powiedzieć, w sumie coś, co już też było w sumie powiedziane wcześniej, że z chemią jest gorzej z odwołaniami, bo chemia jest taka bardziej konkretna i dużo rzeczy jest takich niedyskusyjnych, że tak powiem. W przypadku biologii rzeczywiście można podchodzić od różnych stron do jakiegoś zagadnienia, można to w różny sposób sobie opisać i przypuszczam, bo nie wiem, jak to wygląda tak liczbowo, że odwołań z biologii będzie więcej. Zresztą na pewno jestem wręcz pewien, że tak jest. W każdym razie warto próbować, bo zazwyczaj coś tam udaje się ugrać. Tam jeden punkt czy dwa, czasami ten jeden punkt akurat komuś brakował w rekrutacji. No to więc słuchajcie, zawsze warto próbować i walczyć o swoje. Dobrze, moi drodzy i kochani, jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie też jeszcze tutaj w naszych komentarzach. Będziemy sukcesywnie wracać do tego nagrania i może w międzyczasie udzielać konkretnych odpowiedzi do tych waszych pytań. Ale tak podsumujmy, jeżeli chodzi o to, co nasi maturzyści, na co powinni zwracać uwagę i co powinni wyćwiczyć, żeby polepszyć swój stan rozwiązywania zadań. To taki właśnie mój konik cały czas, czyli cały czas uczniowie, że w ogóle potrafią się mnie pytać, na ile napiszę maturę, załóżmy, że nie zrobię żadnego zadania obliczeniowego, czyli tak jakby z góry zakładają, że pewnie nie zrozumiem, o co komuś chodziło, co autorowi chodziło. W zadaniach obliczeniowych ja wyznaję taką zasadę, że mniej znaczy więcej. Zrób mniej zadań ze zrozumieniem, znajdź sam drogę do rozwiązania tego zadania, a wtedy jest bardzo duża szansa, że jeśli zobaczysz, a na pewno zobaczysz na maturze zadanie, którego jeszcze wcześniej nie widziałeś, że ty też znajdziesz drogę do tego rozwiązania. Że nie zadowalaj się tylko wynikiem, który jest taki sam w odpowiedzi, jak ci wyszedł, tylko zastanów się, czy sam znalazłeś drogę. I też zawsze jeszcze zachęcam uczniów, żeby próbowali to samo zadanie rozwiązać innym sposobem. Dlaczego? I zobacz, czy rozwiązując innym sposobem też dojdziesz do takiego samego właśnie wyniku. Czyli... Obliczeniowy to jest punkt 20-25% punktów naturalnych, 2020 to było chyba dokładnie 20% punktów zadania obliczeniowe. Słucham cię. Czyli logiczne myślenie w przekazywaniu swojej wiedzy i ugruntowaniu tej własnej wiedzy, a nie tylko wykuciu na pamięć starych Czy mogę jeszcze jedno zdanie? To zaraz. Krystian, dajmy też Krystianowi coś powiedzieć.
Poza tym, co zostało już powiedziane, tak krótko mówiąc, najważniejsze jest to, żeby sobie nie wyszukiwać na siłę problemów, bo maturzyści w sumie uwielbiają to robić. Zarówno w zadaniu, jak zadanie jest proste, to zaraz przychodzi na myśl, że to pewnie jest pułapka. I szukając tej pułapki, no, znajdujemy sobie błąd zamiast rozwiązania. Tak samo jest z tymi pytaniami, na przykład chociaż o ten kwas mrówkowy. Co chwilę są na grupach pytania o rzeczy absolutnie nieistotne. Jakieś takie większość wyjątków, jakichś takich kłótni, co wynikają na wielu grupach, mają po prostu żadne znaczenie pod kątem materiału maturalnego. Także trzeba się skupić na tym, co obowiązuje do matury i nie szukać sobie problemów na siłę. Jeżeli coś jest proste, to jest proste, bo zamysł matury nie jest taki, żeby komuś zabrać te punkty, tylko po prostu, żeby sprawdzić jego wiedzę w jakiś taki ludzki sposób. Właśnie, Marcin, tutaj jak ludzki sposób, w ludzki sposób sprawdzić tą wiedzę. Czy rzeczywiście egzaminatorzy podchodzą w ludzki sposób do swoich maturzystów, czy są takimi podkręcić ci tą śrubę, a nie dam ci, a postaraj się bardziej. No, jak widać, egzaminatorzy to też ludzie, też żyjemy. Nie, no, staramy się oczywiście iść na rękę uczniom, prawda? No, mamy ten schemat oceniania i też się musimy go trzymać, bo to też jest istotne, żeby te wyniki były porównywalne. No, ja myślę, że coś, co jeszcze nie padło, to w biologii dobrze byłoby pamiętać, że biologia nie jest zero-jedynkowa, to nie jest albo czarne, albo białe. I to wychodzi często na zadaniach, na przykład, gdzie jest napisane, że jakaś mutacja, nie wiem, upośledza syntezę jakiegoś związku czy jakiegoś hormonu i uczniowie piszą od razu, że to jest brak, prawda? To nie jest to tożsame i to bardzo często wychodzi. No, trzeba pamiętać, co chcieli sprawdzić tym pytaniem i czy my udzieliliśmy tej odpowiedzi na to pytanie konkretnie. No właśnie, ja jeszcze dodam taką jedną rzecz, na której się też kiedyś sama złapałam. Moi drodzy, nie przywiązujmy się tak na 100%, mówię to w biologii, do tego, cośmy się nauczyli, cośmy przeczytali i co nam przekazano. Dlaczego? Ponieważ na maturze z biologii, bo to chodzi przede wszystkim z biologii, liczy się przede wszystkim to, co jest zapisane w tekście źródłowym. I mimo tego, że ktoś wam przez wiele lat tłumaczył co innego, a w zadaniu jest masz bazować na tekście źródłowym, to nawet jakby ci tam napisali, że w cyrku, nie wiem, zamiast słoni ktoś inny tańczył, tak, to ty się tego trzymasz, mimo że masz na to całkowicie inny pogląd, zdanie i co innego na ten temat wiesz. Więc uważnie czytaj tekst źródłowy, bazuj na tekście źródłowym. Swoją wiedzę, którą masz, próbuj przynajmniej połączyć z tym, co masz tam napisane, wyciągaj na podstawie tego wnioski i udzielaj konkretnej odpowiedzi, bazując na tych naszych, na tym tekście źródłowym. Bo myślę, że się wszyscy zgodzicie, po to jest ten tekst źródłowy, żeby wam ułatwić, a nie utrudnić rozwiązanie tego zadania. I zawsze na tych egzaminach maturalnych, przynajmniej coraz częściej, może nie zawsze, ale coraz częściej, im idziemy dalej w las, egzaminatorzy, konstruktorzy tych zadań chcą sprawdzić wasze umiejętności, a nie bezpośrednio tylko i wyłącznie wiedzę. Bo jakby chcieli sprawdzić waszą wiedzę, to byście mieli test ABC. A tu chodzi o umiejętności. Większość osób, które zdaje chemię wraz z biologią, chce być w przyszłości medykami ogólnie pojętymi, weterynarzami i osobami, które tak naprawdę potrzebują dużego zasobu wiedzy, ale przede wszystkim w swojej normalnej pracy czym się muszą wykazać? Umiejętnościami. I tutaj na maturze to też jest bardzo, bardzo ważne. Więc tego się jak najbardziej trzymajcie. Damian, jeszcze chciałeś jedno zdanie powiedzieć, zanim jeszcze tutaj dołożę jedną cegiełkę o jedno pytanie, które mamy na w komentarzach. No. Problem, jeżeli ktoś robi bardzo dużo zadań i próbuje się nauczyć tego rozwiązywania na pamięć, to znaczy, że problem jest tak naprawdę u podstaw, czyli z nieznajomością pewnych pojęć. Mhm. Jak się je zna, to automatycznie wystarczy, że tak powiem, no, dla przećwiczenia na ogół zrobić kilka zadań, a nie trzeba mnożyć, no właśnie, bo szkoda życia naprawdę na liczenie zadań, jeżeli to nie jest efektywne. A tu raczej chodzi o efektywność, a nie o ilość. Mhm.
Więc no rzeczywiście chyba raczej powinni wszyscy stawiać na jakość, a nie ilość. Więc nawet trzaskanie tych samych zadań tutaj z biologii, które są wymień cechy takiej tkanki, wymień cechy takiej tkanki, wymień cechy takiej i tak dalej, kotłowanie jedno w kółko i tego samego, no nic wam nie da, jeżeli wam ktoś później pojawi, a uzasadni skąd się ta cecha wzięła, albo do czego ona służy i tak dalej. Czyli tu będziecie musieli wykazać powiązaniem tej wiedzy, więc no nie... Nie ilość takich samych zadań o podobnym problemie, tylko jakościowo różnorodne zadania są moim zdaniem tym waszym sukcesem, jeżeli chodzi o dobrze rozwiązaną maturę. I ogólnie podsumowując już to wszystko, pamiętajcie, że egzamin ten jest jednym z egzaminów życiowych, z którymi przyjdzie wam się zmierzyć. Nie wiem, czy on będzie najgorszy, najtrudniejszy. Moim osobistym tutaj mniemaniem będzie to po prostu kropla w morzu trudności, z którymi przyjdzie się wam zmierzyć i je pokonacie, bo to też należy podkreślić. I rzeczywiście jest on stresujący, bo jest takim jednym z głównych, ale później dajcie sobie z nim radę, więc też trzeba podchodzić tutaj do niego bardzo na spokojnie i w miarę z pozytywnym nastawieniem, bo to też ułatwi wam przygotowania do tego egzaminu. Druga rzecz, jak widzicie, egzaminatorzy to też ludzie. To też ludzie, którzy nie są wyimaginowanymi tworami, którzy chcą wam zrobić na złość, tylko no jak sama nazwa wskazuje, są to osoby, które muszą zweryfikować waszą wiedzę i muszą ją sprawdzić, więc jak sprawdzają, to oceniają, czy coś robicie źle, czy coś robicie dobrze. Więc no, tutaj też jest to bardzo ważne, szczególnie wtedy, kiedy młodzi ludzie rekrutują na bardzo znaczące studia, które później, jeżeli dostanie się specjalistą w danej dziedzinie, może później wyrokować o życiu też innych ludzi, więc na konkretne, że tak powiem, studia i konkretne kierunki powinni też się dostawać ludzie z konkretnymi, nie wiem czy wymaganiami, umiejętnościami, o tak, bardziej umiejętnościami, więc no należy do tego też podchodzić z takiej perspektywy. I pamiętajcie, to wszystko jest do przejścia i wszystko jest do zrobienia. Pytacie się też coś w międzyczasie, jak opanować ten stres przedmaturalny. Na naszym fanpage'u i też na YouTubie znajdziecie też podobny live do tego, tylko bezpośrednio ze specjalistą od stresu, więc tam pani Asia, psycholog, radziła maturzystom tuż przed maturą, jak sobie z tym poradzić, więc jeżeli ktoś ma problemy, więc to tutaj też odsyłam. Tutaj jeszcze Adam dopytuje się odnośnie tego, jakie zbiory zadań i arkusze maturalne polecamy. Adam, bo myślę, że jesteśmy wszyscy zgodni. Najważniejsze to bazować na tych arkuszach, które CKE nam podaje, ponieważ one są najbardziej zbliżone z tymi z pytaniami, z którymi się po prostu spotkasz na maturze. Więc tego się trzymajmy. Zbiór zadań z biologii i z chemii dostępny na stronie CKE, informatory dostępne na stronie CKE i oczywiście arkusze maturalne też dostępne na stronie CKE jak najbardziej. Tam zaglądajcie, tam sprawdzajcie, na nich ćwiczcie i weryfikujcie swoją wiedzę, ponieważ zadania maturalne będą bardzo podobne. Jeżeli chcecie mieć je poukładane w taki, wiecie, załóżmy bloki tematyczne, to świetną stroną jest strona BiologHelp, gdzie zarówno biologię znajdziecie, jak i też chemię już w tym momencie, też zadanie poukładane też znajdziecie, więc tam też możecie szukać odpowiedzi. I ostatnie już takie teoretyczne pytanie, tutaj Mikołaj Szostak zadaje, czy odpowiedzi do zadań typu wyjaśnień trzeba pisać pełnym zdaniem, czy można zacząć od ponieważ? Też taki mit, który gdzieś tam się pojawia. No wszystko zależy, co po tym ponieważ się pojawi. Ja bym jednak pisał standardowo, prawda? Przyczyna, mechanizm, skutek. A nie jakoś na okrętkę, ponieważ my później musimy znaleźć tą odpowiedź. Tak, im bardziej jest rozbudowana odpowiedź, im bardziej jest to napisane takim językiem mało naukowym, tym nam się to gorzej sprawdza. Ja może powiem tak, że im lepiej jest napisane stylistycznie, przejrzyście, ładnie i egzaminator szybko przebrnie przez ten arkusz, to lepiej dla tego, który pisał tą maturę. Jak ta matura jest napisana nieschludnie i my się nad każdym zdaniem musimy zastanawiać i trzy razy czytać to zadanie, to jest większa szansa, że albo
czegoś nie znajdziemy albo czegoś nie uznamy i będziemy się po prostu zastanawiać nad tą odpowiedzią. Ale też od razu podkreślmy, żeby nie wyszło z tego, że te nie, takie nieczytelne, powiedzmy sobie w pół nieczytelne odpowiedzi są niesprawdzane. Egzaminatorzy oczywiście z chemii, z biologii wczytują się w każdą waszą odpowiedź i już naprawdę, jeżeli napiszecie jak typowym pismem lekarskim, gdzie nie można rozróżnić litery A, B i C od siebie w ogóle w żaden sposób, gdzie rzeczywiście nie da się tego rozczytać, no to wtedy może być problem z weryfikowaniem waszej wiedzy i umiejętności, ale ogólnie rzecz biorąc rzeczywiście wszystkie prace są czytane. Tak, i jeżeli nie możemy się odczytać, jeżeli ja się nie mogę odczytać, to próbuję to odczytać moja koleżanka, czasami 3-4 osoby próbują to odczytać, tak żeby za wszelką cenę tą odpowiedź sprawdzić uczniowi. Mm-hmm. A tak się z ciekawości, a nie próbowaliście się dopytywać w takich sytuacjach osób, które pracują w aptece? Oni zawsze są specjalistami od rozczytywania się różnych kaligrafii. No nie możemy wynieść matu, nie możemy robić zdjęć, więc no, nie ma takiej możliwości. Moi drodzy, dziękuję wszystkim za udział, za korzystanie tutaj, za dyskusję na czacie. Dziękuję wam, żeście zgodzili raz jeszcze się tutaj podzielić swoimi radami, spostrzeżeniami z maturzystami. No i oczywiście dziękuję obserwującym, że zechcieli poświęcić prawie 2 godziny na to, żeby nas wysłuchać. Moi drodzy, do zobaczenia, do następnego spotkania.